Dzień dobry, nazywam się Mateusz Jarecki i mam niezwykłą przyjemność powitać Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU i co najważniejsze, podsumowaniu konkursu Super Bonus. Są z nami Łukasz Turkowski, dyrektor zarządzający do spraw prewencyjnych sponsorów PZU. Jest z nami Sylwia Matusiak, członek zarządu PZU Życia. Są z nami także dobre drużyny PZU z całej Polski. Oraz czterokrotna zwycięzczyni wielkoszlemowa Iga. Iga jest przyciszona do hałasu po US Open. Na naszej trybunie jest podobnie. Widok z okna też wygląda jak Nowy Jork, więc ale możesz czuć się jak domu. Było, co? Nie, bo od razu. Nie jesteś tam. Jest to jedna dobra drużyna. Dokładnie, dobra drużyna to kapitanka i ambasadorka dobrej drużyny. Czy czujesz odpowiedzialność jako najbardziej topowa zawodniczka na świecie za tych młodych ludzi? Przede wszystkim jestem ogromnie dumna, że mogę być częścią tego, bo no bez PZU, bez tej inicjatywy naprawdę też przyznam, że ja sama czerpię dużo korzyści z tego pod tym względem, że jest to dla mnie ogromna motywacja w tych najcięższych chwilach, gdy wiem, że muszę jeszcze się przełamać, jeszcze ciężej trenować i dać siebie jeszcze więcej. Właśnie przypominam sobie, że jestem obserwowana przez tak jakby wspaniałych młodych ludzi i zresztą sama jestem młoda, co ci nie zrozumiałam, ale przez dzieciaki, które właśnie chciałyby w pewnym sensie iść w moje ślady, więc dla mnie też to jest ogromna inspiracja i ogromna motywacja, więc bardzo się cieszę, że wspólnie z PZU możemy właśnie tworzyć coś tak fajnego, coś, co się rozwija też z roku na rok i właśnie ma pozytywny wpływ przede wszystkim, bo no, bardzo się cieszę, że tu jesteście, że możemy być tutaj razem, bo w zeszłym roku zresztą miałam okazję być na evencie dobrej drużyny, gdzie też biegałam, bawiłam się z dzieciakami i naprawdę widzę, że przynosi to dużo radości. Wiadomo, że sportu nie byłoby bez odpowiedniej infrastruktury i bez wsparcia finansowego, więc PZU właśnie to dostarcza. Ja mam nadzieję, że dostarczam też trochę właśnie inspiracji i mogę sprawić, że przekonam Was do tego właśnie, że sport warto uprawiać, że warto być aktywnym z wielu powodów fizycznych i zdrowotnych i właśnie z takich, że można po prostu społecznie i socjalnie jakoś fajnie się rozwinąć, poznać nowych ludzi, a ja przede wszystkim mam nadzieję, że właśnie macie z tego radość i że niezależnie od tego, czy będziecie chcieli uprawiać sport profesjonalnie, czy amatorsko, czy po prostu się bawić, to najważniejsze jest to, żeby właśnie czerpać z tego fan i pamiętać o tej takiej prymitywnej, właśnie dziecięcej radości, nawet jak już będziecie starsi. Sama czasami muszę sobie o tym przypominać, że właśnie nie wygrywanie jest najważniejsze, ale to, żebym robiła to, co kocham i to, żebym po prostu się rozwijała, więc bardzo się cieszę, że wspólnie właśnie możemy trochę Wam pomóc w tym rozwijaniu się. Bardzo się cieszymy. I co ważne, nie każdy musi być ten myślistą, tutaj mamy przede wszystkim piłkarzy i piłkarki. A gdybyś ty nie została tenisistką, gdyby tata nie zaprowadził cię na kort, kim byś była? Szczerze mówiąc, mój tata właśnie miał na tyle szerokie podejście do tego, że próbowaliśmy różnych sportów. Bałam się wody, więc pływanie nie było dla mnie opcją. Zostałam prawie wyrzucona z zajęć, bo po prostu nie byłam w stanie właśnie przełamać w pewnym sensie tego strachu, ale na WF-ie bardzo często grałam w piłkę nożną, zresztą zazwyczaj no czasami po prostu dołączałam do chłopaków, którzy grali w piłkę nożną, więc piłka nożna była moim faworytem. Dziewczyny częściej grały w siatkówkę. W piłkę byłam lepsza, ale no na szczęście znalazłam coś, czym w pewnym sensie jestem najlepsza, więc na razie zostanę przy tenisie. To tak dzieciaki trochę podpytywały, skoro już wspomniałaś o piłce nożnej, wysyłasz te SMS-y do Roberta? Serio? Nie, nie prowokować. Myślę, że Robert też właśnie dobrze się bawi oglądając memy, ale no akurat miałam na tyle szczęścia, że te memy raczej są pozytywne w moją stronę. Mam nadzieję mimo wszystko, że on się nimi nie przejmuje, bo no prawda jest taka, że te memy nie powstałyby, gdyby Robert nie był najlepszym naszym sportowcem i wiadomo, że z tym wiążą się też oczekiwania, prawda, ale Robert jest ogromną inspiracją i gdyby nie on, większość z nas
i z Was prawdopodobnie nie wiedzielibyśmy, że to jest dla nas możliwe, żeby osiągnąć tak globalny sukces, dlatego nie wysyłam SMS-ów, ale miałam okazję poznać Roberta i cieszę się, że jestem też w jakimś tym samym gronie co on, no bo kiedyś w ogóle bym o tym nawet nie pomyślała. Iga, jak ty to robisz? Jesteś tobą zawodniczką na świecie. Jesteś w ogóle taka super babka i taka skromna i jak ty to robisz? Jezu, staram się. No po prostu jestem sobą, staram się, nie wiem, zachować perspektywę i w pewnym sensie też mam ludzi dookoła mnie, którzy trzymają mnie na ziemi czasami, więc nie wiem, wydaje mi się, że jestem dość taką introwertyczną osobą i czasami, nie wiem, wręcz łatwiej mi jest właśnie być w roli takiej normalnej osoby niż właśnie gwiazdy światowego formatu, więc... A nie masz wrażenie, że trochę się zmieniłaś, bo przez te lata mam wrażenie, że jesteś zupełnie inną dziewczyną. Bardziej się otworzyłaś. Nauczyłam się też w pewnym sensie... Właśnie wiem czasami, ile można zrobić, nie wiem, opowiadając o swoich doświadczeniach albo o tym, jak człowiek się czuje, więc pomyślałam, że mogę też właśnie pomóc innym, też sprawić, że oni nie będą się czuli osamotnieni w niektórych rzeczach i to właściwie sprawiło, że zaczęłam się trochę bardziej otwierać, ale tak prywatnie nadal jestem taką samą Igą. No. Jeszcze może dodatkowe pytanie, której cechy charakteru w życiu nie chciałabyś się pozbyć i zmieniać? Ojej, to jest skomplikowane. To są takie cechy, które sprawiają, że człowiek się rozwija i są super, ale czasami w nadmiarze mogą być przytłaczające. Na pewno jestem perfekcjonistką, jestem ambitna i tego, w sensie ambicji nie chciałabym się pozbywać, ale na pewno chciałabym nauczyć się funkcjonować z perfekcjonizmem, żeby on był trochę właśnie no taki, że czasami nie będzie miał obciążał, prawda? Bo wiadomo, jak perfekcjoniści funkcjonują, ale właśnie z roku na rok uczę się tego i robię progres, więc krok po kroku, na pewno jak ludzie pracują nad sobą, to można jakieś zmiany doprowadzić, ale bez uznań myślę, że to, że jestem ambitna tak z natury, lubię właśnie rywalizację i najczęściej jak chcę coś zrobić, to chcę to zrobić na 100%, bardzo mi pomaga po prostu w tym, co robię. Kto następny? Poprosimy o pytanie. Oj, nie ma pytań. No dobra, to jest. Iga, ja mam jedno pytanie. Tutaj. Iga, są dzisiaj dzieciaki, ja też mam dzieci i tak sobie zadaję pytanie, jak osiągnąć sukces. Czy z Twojej perspektywy, bo mówiłaś dużo o tym dzisiaj, że jako dziecko trenowałaś różne sporty, czy Twoim zdaniem powinno się dość wcześnie określić, jakie sporty chciałby się uprawiać, czy to jest kwestia tego, żeby potem spojrzeć na predyspozycję danego dziecka, krótko mówiąc, czy dobrze być wszechstronnym na początku i rozwijasz się w różnych kierunkach sportowych, czy powinno się raczej dość wcześnie postawić na jakiś jeden sport i się tego trzymać. Na ten temat są w ogóle badania i wiele specjalistów się wypowiada i ja na pewno nie wypowiem się lepiej niż oni, ale no tak z mojego punktu widzenia, jak obserwuję dzisiejszy świat, to bez dwóch zdań wydaje mi się, że warto jest spróbować wielu rzeczy, ponieważ też na pewnym momencie tego rozwoju, w pewnym momencie tego rozwoju dziecko, albo nie wiem, chociażby nastolatek sam będzie mógł wybrać właściwie, co będzie jego drogą i to też myślę na przyszłość sprawi, że będzie miał taką świadomość właśnie w pewnym sensie właśnie odpowiedzialności za to, jaką podjął decyzję i takiego spełnienia, że ta decyzja była jego i na pewno to, jak spróbuje się kilku dyscyplin, może sprawić, że faktycznie znajdzie coś, co lubi bardziej albo co bardziej mu odpowiada, prawda? Bo ja na przykład, no nie wiem, od początku czułam, że sport indywidualny będzie dla mnie lepszy i gdybym nie grała w piłkę nożną na WF-ie, to prawdopodobnie bym się tego nie dowiedziała i nigdy bym nie wiedziała, że jestem indywidualistką, że lubię mieć właśnie odpowiedzialność całą za to, jaki jest wynik i też wpływ stuprocentowy na to, co się dzieje właśnie na boisku czy na korcie. No i na pewno takie właśnie sytuacje sprawiają, że człowiek się dowiaduje sporo o sobie, ale jeśli chodzi o taki rozwój, co się dzieje w mózgu i fizycznie, to radzę poczytać badania, a nie słuchać mnie, bo nie znam się na tym. Była bardzo mądra odpowiedź. Ktoś jeszcze? Ja proszę, tak, proszę. Ja bym pytanie jeszcze mogę. Tak, proszę, proszę. Tego pytania, bo kiedyś mój kolega powiedział, że jeżeli dziecko musi być Oj, no
przyznam, że ja byłam na tyle niesforna, miałam zawsze tak dużo energii i byłam raczej takim dzieckiem, które ciężko jest chyba zdyscyplinować, przynajmniej z tego, co słyszałam, no bo nie wiem, ja zawsze w pewnym sensie, wiadomo, mam starszą siostrę, więc porównywałam się do niej i miałam wrażenie zawsze, że ona właśnie jest taka bardziej zdyscyplinowana, profesjonalna i ja raczej właśnie potrzebowałam czasami zachęty, potrzebowałam tego, żeby ktoś przypilnował, żebym faktycznie przyszła na trening i gdyby nie tata, to bez uznania nie nauczyłabym się tej dyscypliny i on sprawił, że właśnie nauczyłam się tego, ale z drugiej strony był w tym wszystkim balans i po prostu stałam się bardziej sumienna i zrozumiałam też, że właśnie to, co robię, to musi być proces, a nie tylko, nie wiem, to, co, na co mam ochotę w danym momencie, więc no więc powiedziałabym, że u mnie było tak pomiędzy, bo mimo wszystko zawsze podobał mi się tenis, zawsze czułam, że jestem dobra w to, co robię i zawsze chciałam właśnie jeszcze się rozwijać, więc na pewno w tych właśnie cięższych momentach, gdyby nie tata, mogło się to różnie czasami potoczyć, ale, ale też było dużo chęci z mojej strony, wiadomo. Cześć, Iga, Michał Chojecki, Super Express. Nawiązując już do tego, co mówiłaś, w sporcie bardzo ważne jest wsparcie rodziców właśnie, jeżeli chodzi o taki wczesny etap kariery. Jakich rad udzieliłabyś rodzicom nie tylko przyszłych mistrzów, ale też po prostu młodych sportowców, korzystając już z własnego doświadczenia? Przede wszystkim no właśnie, żeby pozostawić dziecku właśnie taką wolność wyboru czasami i możliwość podejmowania samodzielnie, nie wiem, decyzji, ale myślę, że każdy rodzic, który właśnie chce świadomie wychowywać swoje dziecko, na pewno o tym wie. Na pewno w mojej karierze ważne było, że na pewnym etapie tata w pewnym sensie przekazał to moje wychowanie sportowe w ręce trenerów i w ręce ludzi, którzy profesjonalnie się tym zajmują, bo oni na pewno mogli to zrobić właśnie z większą wiedzą i też zapobiegając niektórym kontuzjom, które wiadomo się zdarzają, gdy dziecko dorasta. Więc myślę, że tata właśnie na dobrym etapie podjął taką decyzję, że nie wiem, będę wyjeżdżała z trenerami, że poznam ich perspektywę i po prostu nie wiem, zacznie się ten proces bardziej profesjonalizować. Więc myślę, że to jest ważne na pewnym etapie, ale właśnie warto pamiętać, że nawet jak to się stanie, to wciąż można być dla tego dziecka takim wsparciem emocjonalnym i to właściwie to bym powiedziała jedynie, ale też no, nie jestem ekspertem, sama nie mam dzieci, więc nie wiem, jak je wychować.